Lato. Mark Genueńczyk był przedostatnim małym bohaterem, z którym zapoznaliśmy się w tym roku. Zostaje nam jeszcze jeden tylko na czerwiec. I dwa już tylko egzaminy miesięczne, tylko dwadzieścia sześć dni lekcyjnych, sześć czwartków i pięć niedziel, już zalatuje jakby końcem roku. Zagęściły się liście na drzewach kwitnących w ogrodzie. Śliczny cień mamy już podczas gimnastyki. Uczniowie chodzą w letnich ubraniach. Aż miło spojrzeć przy wyjściu ze szkoły. Zupełnie inaczej niż za tamtych szarych miesięcy. I wszystkie długie włosy też poszły precz. Chłopaki postrzeżone jak owce. Ten chodzi bez pończoch, tamten boso. Szyje gole, kapelusze slomiane przeróżnej formy. Przepasane wstążkami spadającymi na plecy. Koszule i krawatki kolorowe a ci mali zawsze mają coś czerwonego albo niebieskiego. Jakiś fular, jakiś galganek, jakieś obszycie, jakąś kokardkę w żywym kolorze, przypiętą gdziekolwiek przez matkę, bo teraz najbiedniejsi nawet paradują. Wielu też przychodzi do szkoły z godą głową, bez kapelusza, jak wylecieli z domu. Niektórzy eleganci ubierają się do gimnastyki całkiem biało. Jest też jeden chłopak z klasy panny Delcati, ubrany cały czerwono, i wygląda jak rak gotowany. Kilku nosi marynarskie ubranka. Ale najpiękniejszy ze wszystkich jest mularczyk, który chodzi w jakimś olbrzymim kapeluszu slomianym. Też musi chyba po ojcu być. I wygląda zupełnie jak upalona do polowy świeca z abażurem. Pęknąć można od śmiechu, kiedy pod tym kapeluchem zrobi zajęczy pyszczek. Koretti także nie nosi już swojej czapeczki z kociej skórki, tylko jakąś starą czapczynę podróżną z szarej jedwabnej materii. Vatini nosi jakiś rodzaj szkockiego kostiumu. Crossi ani jednego guzika nie ma w koszuli i słońce świeci mu wprost na gole piersi. Prekossiego ledwo widać z jakowejś letniej niebieskiej tatusiowej kapoty, którą po starym kowalu donasza. Agarofi. Ponieważ musiał teraz rozstać się ze swoją wielką peleryną, pod którą ukrywał cały swój handel, wyszły na jaw wszystkie jego kieszenie wypchane przenośnym kramem, a bilety loteryjne to aż z nich wyłażą. Teraz wszystko widać, co tylko kto nosi. Wachlarzyki ze starej gazety, sikawki z trzciny, strzaly, jeszcze zimowe nawrony, ziola różne, rzuczki majowe albo chrabąszcze, które wylażą z kieszeni i spacerują sobie po kurtkach. Wstępniaki zaś jeden w drugiego przynoszą bukieciki nauczycielkom, czasem z kwiatków, a czasem z byle jakiego chwastu, byle przynieść. I nauczycielki także w letnich sukniach i w jasnych kolorach, oprócz zakonnicy, która jest zawsze czarna. I ta mala nauczycielka z czerwonym piórem ciągle je nosi, ale wiąże je teraz wstążką różową na szyi. I wstążka i pióro strasznie są wygniecione łapkami jej kochanych wstępniaków, z którymi zawsze ugania się i śmieje. Nastała pora czereśni, motylów, grania po ulicach, wycieczek za miasto. U nas są i tacy, co o czwartej prosto z klasy lecą kąpać się do rzeki. Wszystkim już pachną wakacje. Każdego dnia wychodzi się ze szkoły prędzej, niecierpliwiej i z większą radością, że znów jeden dzień przeszedł. Smutno mi tylko patrzeć na garrona w żalobie i na moją dawną nauczycielkę z pierwszego wyższego oddziału, która jest coraz mizerniejsza i bletsza, i coraz bardziej kaszle. Tak pochyla się idąc i tak smutno uśmiecha się do mnie. Poezja Zaczynasz pojmować poezję swojej szkoły, Henryku. Ale teraz widzisz szkołę tylko z wewnątrz. Daleko jednak piękniejszą, daleko poetyczniejszą wyda ci się za jakie lat trzydzieści, kiedy poprowadzisz tam swoje dzieci, zobaczysz ją z zewnątrz, jak ja ją widzę. Nieraz czekając, aż wyjdziesz z klasy, obchodzę cichymi ulicami do kola twej szkoły i nastawiam ucha ku parterowym zasloniętym żaluzjami oknom. Z jednego okna słyszę głos nauczycielki, która mówi – Ach, cóż to za L? Zmiluj się, chłopcze. Co by na takie L powiedział twój ojciec? Z drugiego okna słyszę gruby głos nauczyciela, który dyktuje zwolna. – Kupiłem trzydzieści metrów materii po cztery liry i pięćdziesiąt centymów metr. Odsprzedalem ją zaś po... Tam znów mala nauczycielka z czerwonym piórem czyta nagłos. A wtedy Piotr Mikka z zapalonym lątem, zaś z klasy ubocznej dolatuje mnie świergot całego stada wrubli, co znaczy, że nauczyciel oddalił się na chwilę. Idę dalej i słyszę na zakręcie narożnym, jak uczniak płacze, a nauczycielka strofuje go i zarazem pociesza. Nagle wylatują z okna Brzmiące wiersze, imiona wielkich i szlachetnych ludzi, jakieś porywające nawoływania do cnoty, do miłości ojczyzny, do męstwa. A potem przychodzą chwile ciszy, w której rzekłbyś, że szkola jest pusta i wierzyć się nie chce, że wewnątrz jest sześciuset chłopców. Wtem wybuch halaśliwej wesołości z powodu żarciku nauczyciela, który jest w dobrym humorze. A przechodnie zatrzymują się i słuchają. Każdy z lubością patrzy na ten miły budynek, który zamyka w sobie tyle młodości i tyle nadziei. Nagle słyszę głuchą wrzawę, loskot zamykanych książek, szelest kajetów, tupotanie nóg, gwar rozchodzący się od klasy do klasy, z dolu na górę, jak gdyby jakaś dobra nowina obiegała całą szkołę. To pedel obchodzi gmach, i dzwoni na finis. Natychmiast tłum kobiet, mężczyzn, dziewcząt i młodzieńców, Zaczyna cisnąć się ze wszechstronku bramie wypatrując synów, wnuków, braci i siostrzeńców. Tymczasem jakby wystrzelone z armaty wylatują przez dwie klasy do przysionka malcy ze wstępnej. Potykają się, podskakują do wieszadeł, ściągają z kolków okrycia czapki, zwalają całą kupę tego na podlogę i przebierają w niej grzebią, póki ich pedel po jednemu jakoś nie wysadzi na próg. Wreszcie wychodzą długimi rzędami i z raźnym tupotem. A wtedy grat pytań z tej chmury, która czeka u bramy: Umiadasz lekcję? Co masz zadane na jutro? Dużo masz roboty? Kiedy egzamin miesięczny? Nawet te biedne matki, które nie umieją czytać, biorą od synów kajety, otwierają je, patrzą na zadanie, pytają o stopnie: ósemka tylko? A dziesiątka z pochwałą, dziewiątka za lekcję? I niepokoją się i radują, i rozpytują nauczycieli. I rozprawiają o programach, o egzaminach. Ach, dziecko, jakie to wszystko piękne, jakie wielkie, jaka w tym ogromna obietnica dla przyszłości świata. Twój ojciec. Włochy, wtorek, 14 czerwca. Pozdrawiaj, tak synu. Ojczyznę w dni jej uroczyste. Włochy, ojczyzna moja, starodawna i droga ziemio, na której urodził się mój ojciec i urodziła się moja matka, a zaś oboje będą pogrzebani w tobie. Ziemio, na której ja sam żyć i umrzeć się spodziewam, a wzrosną też i poumierają moje dzieci. Italio piękna, wielka i od wieków sławna, a od niedawna wolna i zjednoczona, Ty, któraś tyle promieni światła geniuszy wrzuciła na cały świat, za którą tylu mężnych zginęło na polach bitew, tylu bohaterów w kaźniach i na szybienicach, matko trzystu grodów i trzydziestomilionowego potomstwa, oto ja, dziecko Twoje, które Cię nie znam jeszcze w całej Twojej piękności i w całej potędze, czczę cię i kocham. Z całej duszy mojej i dumny jestem, że z ciebie się narodziłem i zawie się synem twoim. Kocham twoje wspaniale i ogromne morza. Kocham twoje góry wyniosłe. Kocham pomniki twojej chwały i twoje pamiątki nieśmiertelne. Kocham twą sławę i piękność. Kocham cię i czczę całą tak, jak cząstkę twoją. Gdziem po raz pierwszy podniósł wzrok do słońca, gdziem po raz pierwszy posłyszał twe imię. Kocham was jednako, wdzięcznie i gorąco. Turynie dzielny, Genuo wspaniala, Bolonio uczona, Wenecjo czarująca, Mediolanie potężny. Kocham was jednakim uczuciem synowskim, Florencjo szlachetna, Palermo groźne, Napolo cudny. I Ty, wieczny Rzymie, kocham Cię, Ojczyzno Święta. Ślubuję Ci, że Twoi synowie braćmi moimi będą, że wielcy Twoi, żywi i umarli, uczczeni będą zawsze w sercu moim. Ślubuję Ci, że będę prawym i użytecznym obywatelem Twoim, ciągle dążącym do uszlachetnienia się, by godnym być Ciebie. I to Ci ślubuję, że ile sił starczy, pracować będę nad tym, żeby zetrzeć z powierzchni Twojej nędzę, ciemnotę, krzywdę i występek, żebyś mogła żyć i rozwijać się spokojnie i w powadze Twoich praw, w potędze Twoich sił. Ślubuję służyć ci, jakąkolwiek wyznaczysz mi służbę: umysłem, ręką, sercem, pokornie a gorąco. A jeśli przyjdzie taki dzień, że zażądasz ode mnie krwi i życia, oddam Ci krew, oddam Ci życie i umrę z okrzykiem drogiego Twojego imienia, przesyłając świętemu sztandarowi Twemu ostatnie spojrzenie, ostatni pocałunek. Trzydzieści dwa stopnie. Piątek 16. Przez te pięć dni od Narodowego Święta przybyło trzy stopnie ciepła. Jest już zupełne lato. Wszyscy jacyś zmęczeni potracili piękne wiosenne rumieńce. Nogi i szyje się powyciągali, głowy się chwieją, a oczy zamykają się same. Biedny Nelly bardzo z tych upalów osłabł. Twarz ma jak z wosku i zasypia głęboko oparszy czoło kajet. Dobrze jeszcze, że Garone czuwa i stawia przed nim otwartą książkę, żeby go nauczyciel nie widział. Krossi opiera o ławkę swoją rudą lepetynę w tak szczególny sposób, że wydaje się, jakby urwana od kadłuba i tak tylko sobie położona, z osobna. Nobis wyrzeka, że nas jest za dużo i że zabieramy mu powietrze. Ach, jak się teraz trzeba wysilać, żeby odbyć lekcję. Z okien domu patrzę na piękne, cieniste drzewa, gdzie taki zdaje się chłód, i gdziebym tak chętnie sobie pobiegał. Wściekły jestem, że muszę iść i siedzieć zamknięty w ławce. Ale że mama przychodzi teraz co dzień po mnie i tak na mnie patrzy, czy nie jestem blady, a po każdym badaniu pyta, jakże się tam czujesz, więc jak mogę, dodaję sobie odwagi. A mama co rano budząc mnie o szóstej mówi. Odwagi, odwagi, już niedługo, potem będziesz wolny i wypoczniesz sobie. Pójdziesz w taki cień, w taki chłód, tak daleko, daleko. Prawda, matka ma słuszność, przypominając mi, że przecież tylu chłopców pracuje w polu na żywym słońcu albo na piaskach nadrzecznych, których rozpalona białość parzy i oślepia. Są tacy znów, co po hutach szklanych cały dzień stać muszą z twarzą pochyloną nad płomieniem gazu a wszyscy ci chłopcy jeszcze przecież raniej wstają i wcale nie mają wakacji. Więc śmiało naprzód. A de Rossi w tym także prym trzyma między wszystkimi. Ani mu za gorąco, ani mu się spać nie chce. Zawsze żywy, wesoły. Nawet mu tych jasnych, długich kędziorów nie trzeba było obcinać. I tak je nosi jak zimą, a uczy się bez wysilenia. I wszystkich orzeźwia przy sobie, zupełnie jakby się od głosu jego i śmiechu Powietrze stawało świeższym. Oprócz niego dwóch jeszcze, którzy nie drzemią i są zawsze uważni. Ten uparciuch Stardi, który szczypie sobie gębę, żeby nie zasnąć, a im większy upał, tym bardziej zaciska zęby i wytrzeszcza oczy, zupełnie jakby chciał polknąć nauczyciela z całą jego lekcją. I ten handlarz garofi, zapracowany nad wyrobem wachlarzyków czerwonego papieru, ozdobionych obrazkami ze starych pudelek od zapalek które to wachlarzyki sprzedaje potem w klasie po dwa centymy sztuka. Najdzielniejszy wszakże jest Koretti. Biedny Koretti, który wstaje o piątej rano i pomaga ojcu nosić drzewo. Za to o jedenastej w szkole oczy mu się same zamykają, a głowa opada mu na piersi. A przecież rzeźwi się jak może. To pięścią się w kark palnie, to prosi, żeby mógł wyjść i głowę wsadza pod wodę, to prosi tych, którzy przy nim siedzą, żeby go trącali, szczypali. Nie wytrzymał jednak gdzieś rano i zasnął jak susel. Nauczyciel wola głośno Koretti! A ten nie słyszy. Nauczyciel powtarza rozgniewany Koretti! Myślałem już, że z nim źle będzie. A wtedy podniósł się syn węglarza, który siedził obok i powiada Koretti od piątej do siódmej rano nosił wiązki drzewa. Więc już go nauczyciel zostawił śpiącym i prowadził lekcję jeszcze pół godziny. Potem podszedł do ławki Koretiego i powoli w twarz mu dmuchając obudził go nareszcie. Chłopak aż skoczył ze strachu, zobaczywszy nauczyciela tuż przed sobą, ale ten wziął głowę jego w obydwie ręce i calując go we włosy rzekł: Nie gniewam się, dziecko. Twój sen nie jest snem lenistwa, jest to sen pracy. Mój ojciec, 17 sobota. Ani twój kolega Koretti, ani Garrone nie odpowiedziałby z pewnością swemu ojcu tak, jak ty odpowiedziałeś dziś Twojemu, Henryku. Czy to podobna Musisz mi przyrzec uroczyście, że się to nigdy, nigdy nie powtórzy, póki ja żyję. Za każdym razem. Kiedy Ojciec będzie cię strofował, a jakieś niecierpliwe, złe słowo będzie ci się cisnąć na usta, pomyśl o dniu i o chwili, która przecież niechybnie przyjdzie, gdy Ojciec przywola cię do swego łóżka, aby ci rzec: Henryku, opuszczam cię. O Synu, kiedy usłyszysz głos Jego po raz ostatni i długo. Długo jeszcze potem, gdy będziesz plakał w jego pustym pokoju w pośród książek, których już ręka jego nigdy nie otworzy, wtedy przypominając sobie, żeś mu uchybił szacunku i ty zapytasz sam siebie, czy podobna. I zrozumiesz wówczas, że był on najlepszym Twoim przyjacielem. A kiedy zmuszony był cię ukarać, to więcej niż ty cierpiał nad tym. Nigdy nie wycisnął ci jednej lzy, jak tylko dla twego dobra. Wtedy będziesz żałował i ucalujesz stół, przy którym pracując dla dzieci, życie sobie skracał. Teraz nie rozumiesz go jeszcze. Teraz ukrywa on przed tobą wszystko, prócz swojej dobroci i miłości. Nie wiesz, jak zmęczony nieraz do ostatka pracą, mniema, że niewiele mu już dni zostaje do życia. I że w takich chwilach mówi tylko o tobie, troszczy się tylko o ciebie, bolejąc, że cię tak zostawi bez opieki. A ileż to razy z myślą o tym idzie do twojego pokoiku, kiedy już dawno śpisz i patrzy na ciebie, stojąc ze świecą w ręku przy twoim łóżku, dobywa reszty sił i wraca do pracy. I o tym też nie wiesz, że często szuka cię, i siedzi przy tobie, dlatego że mu gorzko w sercu, że ma troski, które nie oszczędzają nikogo na świecie, szuka cię jak przyjaciela, żeby się pokrzepić na duszy, żeby zapomnieć. Czuję potrzebę ukojenia się przy tobie, przy twoim sercu, żeby odzyskać odwagę, pogodę ducha. Pomyśl więc, jaka to boleść być musi dla niego, kiedy zamiast przywiązania Zamiast uczucia znajduje w tobie obojętność, brak należnej mi od ciebie czci synowskiej. Więc nigdy już, moje dziecko, nie splam się taką niewdzięcznością. Pomyśl tylko, że gdybyś nawet był dobry, jak anioł, jeszcze byś mu nie odpłacił tego, co dla Ciebie uczynił i ciągle czyni. I o tym pomyśl, że w życiu na nic nie można liczyć. Nieszczęście możecie pozbawić ojca jeszcze w twym chłopięcym wieku, za lat dwa, za kilka miesięcy, za dni kilka jutro. O biedne dziecko, jakżeby się wówczas wszystko dokoła Ciebie zmieniło, jakże pustym i przeraźliwie smutnym stałby się dom z Twoją matką odzianą w żałoby. Idź Synu, idź do ojca Twego, jest w swoim pokoju i pisze. Idź po cichutku, żeby nie usłyszał Twego wyjścia, idź oprzyj czoło jego kolana i powiedz mu, żeby ci przebaczył, żeby cię pobłogosławił. Twoja matka. Na wsi, poniedziałek 19. Wszystko dobrze. Ojciec mi tym razem przebaczył i pozwolił mi iść na majówkę którąśmy jeszcze we środę ułożyli z ojcem Korettiego przekupniem drzewa. Okropnie już nam było wszystkim potrzeba odetchnąć powietrzem wzgórz, pól i long. Było prawdziwe święto, prawdziwa majówka. Spotkaliśmy się wszyscy na Placu Konstytucji. Derossi, Garrone, Precossi, Koretti z ojcem i ja. Wszyscy zaopatrzeni w prowianty. Były owoce, wędliny gotowane jajka. Mieliśmy także cynowe kubki. Garone przyniósł wydrążoną dynię, a w niej białe wino. Coretti manierkę żołnierską ojca z winem czerwonym, a maly Precossi w swojej kowalskiej bluzie trzymał pod pachą czterofuntowy bochen chleba. Pojechało się o mnie busem aż do Matki Boskiej laskawej, a stamtąd na przelaj po wzgórzach. Co za zieleń, co za cień, co za świeżość. Taczaliśmy się po trawie, maczaliśmy twarzy i głowy w strumieniach, skakali przez płoty. Duży koretti szedł z daleka za nami, zdjął kurtkę, tylko ją na plecy zarzucił, palił swoją glinianą fajeczkę i od czasu do czasu groził nam ręką, żebyśmy sobie nie porozdzierali spodni. Prekossy gwizdał, nigdym go jeszcze gwizdzącego nie słyszał. Mały koretti ciągle coś dłubał po drodze. On wszystko potrafi wydłubać swoim zakrzywionym nożykiem, długim na palec kulka, wiatraczki, widelki, sikawki a jeszcze koniecznie się uparł, żeby nieść wszystkie nasze ubrania i tak był obladowany, że pod z niego kapał a tak żwawy, jak młody koziolek. Derossi zatrzymywał się co chwilę, opowiadał nam, jak nazywa się jaka roślina, jaki owad. Nie pojmuję, skąd on może wiedzieć tyle rzeczy. A Garrone zapychał się chlebem w zupełnym milczeniu. Zauważyłem, że od czasu jak stracił matkę, nie gryzie i nie zajada tak wesoło. Zresztą zawsze jednako dobry. Kiedy który z nas rozpędzał się, żeby skoczyć przez rów, biegł zaraz na drugi brzeg i podawał mu rękę. A Precossi bal się kurów bo go jednak, gdy był mały, ubodła, więc jak tylko spotkaliśmy, którą, Garonę szedł zaraz od jej strony i zasłaniał jego. Doszliśmy pieszo aż do Santa Margherita, a potem na dół, w skokach, w kozlach, na lep, na szyję. Wtem prekosi, zaplątawszy się w krzaku, rozdarł swoją kapotę i był ogromnie zawstydzony tym wiszącym strzępem. Ale Garofi ma dosyć nawtykanych szpilek w kurtkę. Pospinal mu jakoś kapotę, Podczas dyprekosji powtarzał zawstydzony. Przepraszam, przepraszam. Po czym znów puścił się biegiem. Garofi także nie tracił czasu w drodze. Zbierał po ląkach rzeżuchę na salatę, szczaf na zupę, ślimaki. Podnosił na drodze kamyki, które trochę błyszczali i tkali je do kieszeni, myśląc pewno, że może to srebro albo złoto. I tak biegnąc, wspinając się, żartując, w cieniu i w słońcu, w górę i na dół, przez wyniosłości i zakręty drożyn doszliśmy nareszcie, zziajani i spoceni, na szczyt wzgórza. I siatrzy na trawie rozłożyliśmy swój podwieczorek. Widać było z tego wzgórza niezmierną równinę i alpy szafirowe z śnieżnymi szczytami. Głodni byliśmy jak wilki. Chleb znikał w oczach, jakby tajał. Ojciec Koretti powydzielał nam wędlinę, podając każdemu porcję na liściu. A wtedy zaczęliśmy wszyscy razem gadać o nauczycielach, o kolegach, którzy nie mogli tu z nami przyjść, i o egzaminach. Prekossi jakoś wstydził się jeść, a garonek kładł mu gwałtem do ust najlepsze swoje kawałki. Koretti siedział przy ojcu, skrzyżowawszy nogi. Wyglądali raczej na braci niżli na ojca i syna, obaj czerwoni pokazujący w uśmiechu równe białe zęby. Ojciec, popijąc ze smakiem, a wypróżniając nawet szklaneczki i kubki, któreśmy ledwo rozpoczęli, tak mówił. Dla was, którzy się jeszcze uczycie, wino jest nic po tym, ale dla przekupniów drzewa to rzecz zbawienna. Po czym chwycił syna za nos i pociągając go rzekł. Chłopcy, kochajcie tego otocznadla, bo to jest sam kwiat rycerstwa. Już ja wam powiadam. Śmiali się wszyscy prócz Garona. A stary znów popił i rzekł – żal, żal, eh, teraz wszyscyście sobie dobre kompany, a za lat kilka, kto wie, Henryki i Derossi będą adwokatami, profesorami, Bóg sam wie czym. A wy znów cztery będziecie w sklepach, w rzemiosłach, lichowie gdzie. A wtedy – dobranoc, kompania cala. Ależ co znowu żywo zaprzeczył de Derossi. Dla mnie garrone będzie zawsze garrone. Prekossi, prekossim i inni tak samo, choćby pozostawali cesarzami chińskimi. Gdzie będą, tam do nich i ja trafię. Zuch, zawołał Koretti ojciec, przechylając flaszkę. Tak się mówi do kroćset bomb, nie inaczej. Dalej, trąćmy się, niech żyją dobrzy koledzy. Niech żyje szkoła, która łączy chłopaków w jedną rodzinę na pociechę kraju. Która daje braci tym, co ich nie mają. Trąciliśmy wszyscy jego flaszkę naszymi kubkami, pijąc połyku, a on – wiwa czwartaki czterdziestej dziewiątej kompanii – skoczył na nogi i stojąc wychylił, co było we flaszce, do ostatniej kropli. Po czym spojrzawszy na nas – a jakby wam kiedy przyszło, chłopcy, robić karabatalion, pamiętajcie stać tak twardo, jak my stali. Tymczasem zaczęło się już robić późno. Więcejśmy zeszli ze wzgórza śpiewając i trzymając się pod ręce i przyszliśmy nad Po, który już zachodził z a tysiące świetlików latalo nad brzegiem. I nie rozłączyliśmy się aż na Placu Konstytucji, ułożywszy się po drodze, że wszyscy spotkamy się znowu w niedzielę, żeby iść do Teatru Wiktora Emanuela, gdzie mają rozdawać nagrody uczniom szkół wieczornych. Piękny był ten dzień. Jakże wesoły wróciłbym do domu, gdybym nie spotkał mojej biednej nauczycielki. Spotkałem ją na schodach naszego domu, właśnie wychodziła od nas, był zmrok, ale gdy tylko mnie poznala, wzięła moje obie ręce i rzekła mi szeptem do ucha. Bądź zdrów, Henryku, pamiętaj o mnie. Wydalo mi się, że placzy, przyszedłszy, opowiedziałem to matce. Spotkałem moją nauczycielkę. Poszła się polożyć do łóżka, odrzekła mama, i zaraz spostrzegłem, że ma oczy czerwone. A potem, spojrzawszy na mnie, smutnie dodała: Twoja biedna nauczycielka jest bardzo, bardzo chora. Uczniowie robotnicy niedziela 25. Jak umówiliśmy się, tak wszyscy razem poszliśmy do Teatru Wiktora Emanuela na uroczystość rozdania nagród robotnikom. Teatr był wspaniale przestrojony, zupełnie jak 14 marca, i pełny po brzegi, ale prawie samych rodzin robotniczych. Scena zajęta była przez uczniów i uczennice Szkoły Śpiewu Choralnego, którzy śpiewali hymn poświęcony pamięci rodaków poległych w Krymie. Tak piękny! że po skończeniu go cała publiczność wstała klaszcząc i krzycząc. Musiał chór jeszcze raz hymn ten odśpiewać. Zaraz potem ci, którzy przedstawieni byli do nagród, zaczęli kolejno zbliżać się do syndyka, prefekta i innych panów i dostawali książki, książeczki kasy oszczędności, dyplomy i medale. W rogu sceny zobaczyłem mularczyka siedzącego obok matki, a z drugiej strony Naszego dyrektora, za nim rudą głowę mojego nauczyciela z klasy drugiej. Szli najpierw uczniowie szkół wieczornych, rysunkowych: złotnicy, snycerze, litografii, a także stolarze i murarze. Potem szli uczniowie szkoły przemysłowej. Po nich prezentowała się szkoła muzyczna. Niektóre dziewczęta robotnice były przystrojone świątecznie i bardzo im klaskano, a one śmiały się. Na koniec wystąpili uczniowie szkół wieczornych, elementarnych, i to było najpiękniejsze. Byli to ludzie wszelkiego wieku rozmaici robotnicy mężczyźni z siwymi włosami chłopcy z warsztatów wyrobnicy z wielkimi czarnymi brodami malcy mieli tęgominę, ale mężczyźni byli trochę zaklopotani. Publiczność bila brawo tym najmłodszym i tym najstarszym. Ale nikt nie śmiał się pomiędzy widzami, jak to było przy naszym popisie. Przeciwnie, wszystkie twarze były poważne i pełne skupionej uwagi. Wielu nagrodzonych miało żony i dzieci w parterze, które gdy zobaczyły, że ojciec przechodzi, wolali na niego głośno albo pokazywali go rączką, śmiejąc się z uciechy. Przechodzili i wieśniacy, i poslańcy. Ci byli ze szkoły błonokompanii. Ze szkoły warowni był jeden czyściciel butów, którego ojciec zna. Prefekt podał mu dyplom. Zaraz po nim zobaczyłem, że zbliżał się ogromnie wysoki człowiek, olbrzym jakiś, i zdawało mi się, że ja go już kiedyś widziałem. Naturalnie, żem go widział, bo to przecież był nie kto inny, tylko ojciec molarczyka. Dzielny, wziął drugą nagrodę. I tak mi się przypomniało, kiedym go widział na poddaszu, przy łóżku chorego syna. Rzem zaczął co rychlej szukać oczyma mularczyka w parterze. Biedny mularczyk patrzył w ojca błyszczącym wzrokiem, a chcąc ukryć wzruszenie, zrobił prześliczny zajęczy pyszczek. W tej chwili zaczęto klaskać. Spojrzałem na scenę. Był to mały kominiarczyk z twarzą wymytą, ale w swej zwykłej odzieży od pracy. Syndyk rozmawiał z nim, trzymając go za rękę. Po kominiarczyku wystąpił kucharz. A po kucharzu miejski zamiatacz ulic, który dostał medal. Ten był ze szkoły Rainery. A ja tak czułem w sercu, jakbym tych wszystkich ludzi bardzo kochał i bardzo szanował. Bo zastanowić się tylko, ile te nagrody kosztowały pracy tych robotników, ojców rodzin sklopotanych, zmęczonych, pracy dodanej do ich pracy na chleb. Ile godzin ujętych od snu, którego im tak potrzeba. Ile wysiłków myśli, nienawyklej do nauki i rąk zgrubialych, zesztywnialych i namozolonych w trudzie. A oto przechodzi chłopak z jakiegoś warsztatu, któremu widać ojciec pożyczył z na tę uroczystość, bo mu rękawy wiszą tak, że aby móc wziąć nagrodę, musiał je wpierw pozawijać i ledwo wygramolił z nich ręce. Parę śmieszków parsknęło, ale ich wnet zgłuszyły rozgłośne oklaski. Po chłopcu staruszek, zupełnie lysy, z dużą białą brodą. Wyglądał jakby z obrazu, a głowa mu się trochę trzęsła ze wzruszenia. Widziałem też kilku żołnierzy z artylerii, z tych, którzy uczęszczają do naszej sekcji na wieczorną naukę. Po nich zaś szła straż celna. A ze straży miejskiej ten, co pilnuje naszej szkoły, ten zamykał pochód. Na zakończenie uczniowie szkół wieczornych odśpiewali ten sam hymn do poległych na Krymie, ale z takim zapalem, z takim uczuciem wprost serca idącym, że ludzie wcale nie klaskali, tylko wysłuchawszy tego śpiewu stojąc jak do modlitwy, powoli i w milczeniu opuścili salę. Dopiero na ulicy zaroiło się to wszystko jak w ulu. Przed wejściem do teatru stał kominiarczyk ze swoją czerwoną oprawną książką, a do kilku panów, którzy z nim rozmawiali. Wiele osób pozdrawiało się głośno przez szerokość ulicy. Nauczyciele, chłopcy, robotnicy. Mój nauczyciel z klasy drugiej wyszedł razem z dwoma artylerzystami. Ale co było pociesznie widzieć to dzieci na rękach matek, trzymające w rączkach ojcowski dyplom i pokazujące go ludziom z wielką pychą. Dziękuję. Środa 25. Moja biedna nauczycielka chciała koniecznie dokończyć roku szkolnego. Tylko trzy dni brakowało do ostatniej lekcji, kiedy od nas odeszła. Pojutrze pójdziemy jeszcze raz do klasy, bo nauczyciel ma przeczytać ostatnie opowiadanie miesięczne, rozbicie okrętu, a potem basta. W sobotę, 1 lipca, egzaminy. A więc znowu rok czwarty już przeszedł. I gdyby nie śmierć mojej dawnej nauczycielki, mógłbym powiedzieć, że przeszedł dobrze. Tak sobie myślę o tym, co umiałem w październiku zeszłego roku i zdaje mi się, że dziś umiem znacznie więcej. Tyle nowych rzeczy mam w głowie i potrafię daleko lepiej napisać teraz, co myślę, co czuję. Mógłbym także robić rachunki i za dorosłych i pomóc im w interesach? I rozumiem daleko lepiej, rozumiem prawie wszystko, co czytam. Kontent jestem. Lecz ileż to rzeczy i ludzi składało się na moją naukę. Pobudzało mnie do niej i pomagało mi się uczyć. Ten w domu, ów w szkole, tamten na ulicy. Wszędzie, gdzie tylko byłem i widziałem cokolwiek. Wszystkim teraz dziękuję. Najpierw dziękuję Tobie, drogi mój nauczycielu, któryś mi tak jasno wytłumaczył tyle dla mnie trudnych rzeczy. Tak chętnie pomogłeś mi przezwyciężyć tyle przeszkód przy egzaminach. I Tobie dziękuję... Poczciwy i mocny Stardi, któryś mi pokazał, jak wszystko można przelamać żelazną wolą. I tobie, szlachetny, dobry Garrone, któryś uszlachetniał i dobrymi czynił tych, którzy przestawali z Tobą. I Wam, Precossi i którzyście mi zawsze dawali przykład odwagi w cierpieniu i wesela przy pracy. Dziękuję Wam. Dziękuję wszystkim innym. Ale nad wszystkich. Dziękuję Tobie, kochany mój ojcze, pierwszy mój nauczycielu, któryś mi tyle dobrych rad udzielił i tylu rzeczy nauczył, pracując dla mnie, ukrywając przede mną swoje smutki i starając się wszelkim sposobem uczynić mną naukę łatwą, a życie pięknym. I Tobie, najmilsza moja matko, aniele Stróżu mój ukochany i uwielbiony która cieszyła się każdą moją radością, a smuciła moim smutkiem, która się uczyłaś ze mną, pracowałaś ze mną, plakalaś ze mną, gladząc jedną ręką moje czoło, a drugą ukazując mi niebo. Klękam przed wami, jak kiedy byłem małym dzieckiem i dziękuję wam, dziękuję z całą tkliwością, jakąście wzbudzili w mej duszy przez dwanaście lat swego poświęcenia i miłości. Rozbicie okrętu. Ostatnie opowiadanie miesięczne. Przed kilku laty, pewnego grudniowego ranka, wypłynął z Liverpoolu wielki okręt parowy, na którego pokładzie znajdowało się więcej niż 200 osób, między którymi było 70 ludzi załogi. Tak kapitan jak i wszyscy prawie marynarze byli Anglikami. Wśród pasażerów zaś było nieco Wlochów. Trzy panie, ksiądz i kilku muzykantów. Okręt udawał się na wyspę Malte. Czas był pochmurny. Wśród podróżnych trzeciej klasy zebranych na przodzie pokładu znajdował się dwunastoletni chłopiec rodem wloch, mały na swój wiek, ale silny, piękny typ sycylijski z twarzą surową i odważną. Chłopiec siedział sam, nieopodal przedniego masztu, na kupie lin okrętowych, obok malej, wyszarzalej walizki, w której miał swoje rzeczy i na której trzymał rękę. Był śniady, włosy miał czarne, wijące się i tak długie, że mu spadały prawie na ramiona. Odziany był ubogo, w jakąś obdartą kurtkę, a na szyi miał starą torbę skórzaną. Siedząc tak, patrzył zamyślony na pasażerów, na okręt, na marynarzy przebiegających obok niego z pośpiechem i na morze, które stawały się coraz niespokojniejsze. A wyglądał u chłopiec, jakby świeżo przebył jakieś wielkie nieszczęście rodzinne. Twarz miał dziecka, a wyraz dojrzałego człowieka. Wkrótce po wyplinięciu z portu, jeden z majtków okrętowych, wloch, z siwą już głową, Ukazał się na przodzie okrętu, prowadząc za rękę małą dziewczynkę i zatrzymawszy się przed Sycylijczykiem, rzekł, masz tutaj towarzyszkę podróży Manio. po czym odszedł? Dziewczynka siadła obok chłopca na kupie lin i oboje patrzyli na siebie. Wreszcie mały Sycylijczyk zapytał, dokąd jedziesz? A dziewczynka, do malty, a stamtąd do Neapolu. I dodała, Jadę do ojca i do matki, bo oni są tam i czekają na mnie, a ja, ja jestem Giulietta Fadziani. Chłopiec nic nie odpowiedział. Po jakimś czasie wydobył z torby chleb i suszone owoce. Dziewczynka miała biszkopty, więc jedli. Baczność! krzyknął włoski marynarz, przechodząc z pośpiechem, zaraz się tu zacznie taniec. Jakoż istotnie wiatr się wzmógł, a okręt kolysał się gwałtownie. Ale siedzące na linach dzieci nie bardzo na to zważali. Dziewczynka owszem uśmiechała się. Była prawie w tym samym wieku co i towarzysz, ale znacznie od niego wyższa. Była smagła, brunetka, szczupla, wątla i mniej niż skromnie ubrana. Włosy losy miały kędzierzawe, krótko obcięte, zawiązane czerwoną chusteczką do kola głowy i srebrne kola w uszach. Jedząc, opowiadali sobie swoje losy. Chłopiec nie miał już ani ojca, ani matki. Ojciec robotnik umarł niedawno w Liverpoolu, zostawiając go samego na świecie, a konsul włoski odsyłał go właśnie do Palermo, gdzie mały sierota miał dalekich krewnych. Dziewczynkę zabrała z sobą do Londynu przed rokiem ciotka wdowa, która ją bardzo kochała i której rodzice oddali ją na jakiś czas, licząc na obiecaną sukcesję. Ale w kilka miesięcy potem przejechał ciotkę omnibus i umarła, nie zostawiwszy po sobie ani szelonga. Dziewczynce poradzono także udać się do konsula, który się nią zaopiekował i oto odsyła ją do rodziców. Oboje poleceni zostali owemu Włochowi, który należał do zalogi okrętu. Więc tam ojciec i matka, kończyła dziewczynka, myślą, że ja wrócę z majątkiem, a ja nie mam nic. Ale i tak będą mnie kochali. A moi bracia, czterech mam braci, takich małych, malutkich. Ja jestem w domu najstarsza. Ubieram ich, myję, okropnie się ucieszą. A ja wejdę po cichutku na palcach. O, jakie brzydkie morze. Potem nagle do chłopca. A ty będziesz tam u tych krewnych? Będę, jeśli mnie zechcą trzymać, odrzekł. A oni cię nie kochają? Czy ja wiem? Ja na Boże Narodzenie zacznę trzynasty rok, przemówiła dziewczynka. I zaraz zaczęli mówić o morzu, o podróżnych, którzy ich otaczali. Tak przesiedzieli przy sobie cały dzień, gawędząc od czasu do czasu. Pasażerowie myśleli, że to brat i siostra. Dziewczynka robiła pończochę, chłopiec rozmyślał, morze stawało się coraz burzliwsze. Kiedy rozchodzili się wieczorem, rzekła dziewczynka: śpij spokojnie. Nikt tu, moje dzieci, nie będzie dziś spał spokojnie, rzekł przebiegając w włoski marynarz którego wzywał kapitan. Chłopiec chciał właśnie odpowiedzieć, malejej towarzyszce dobranoc, kiedy z nienacka chlusnął na niego gwałtowny strumień wody i powalił go na lawkę. Jezus Maria, krew leci, krzyknęła dziewczynka, rzucając się do malca. Pasażerowie schodzący śpiesznie pod pokład nie zauważyli tego nawet. Dziewczynka uklękła przy chłopcu, który był ogłuszony nagłym opadkiem, obtarła mu zakrwawione czoło i zdjąwszy. Prędko swoją czerwoną chusteczkę usilowała jak najmocniej obwiązać mu głowę. Gdy ją przycisnęła do piersi, aby ścisnąć lepiej oba końce chustki, na żółtej sukienczynie nad paskiem została krwawa plama. Manio ocknął się i podniósł się po chwili. Czy cię boli? zapytała Julieta. Nic mnie nie boli. Dobranoc ci. dobranoc odpowiedział Manio. I zeszli po dwojgu obocznych schodków do swoich sypialni. Stary marynarz dobrze przepowiedział. Jeszcze dzieci nie posnęły, gdy rozpętała się straszliwa burza. Ogromne balwany natarły tak gwałtownie na okręt, że w parę minut jeden z wielkich masztów został powalony, trzy łodzie ratunkowe z tych, które były uczepione w tyle okrętu, uniosły fale jak liście, a szturmujące morze zmiotło cztery woli z przedniego pokładu. Pomiędzy pasażerami zrobił się okrutny zamęt. Krzyki przerażenia, rozpacz, płacz, modlitwy buchnęły jak druga burza. Słuchając ich, włosy stawali na głowie. Morze wrzalo. Nawalnica szalala całą noc, wzmagając się ciągle na sile. Dniało już, a ona jeszcze rosła. Olbrzymie fale, bijące w statek z ukosa, zalewały pokład, tlukąc, lamiąc, i zmiatając wotchleń, co tylko na nim było. Platforma pokrywająca maszynę była zgnieciona, a woda nalewala się do wnętrza ze straszliwym hukiem. Ognie pogasły. Maszyniści uciekli pod pokład przed niechybną śmiercią. Szerokie strugi wdzierali się zewsząd. Wtem grzmiący głos krzyknął: do pomp! Był to głos kapitana. Marynarze rzucili się do pomp. Ale w tejże chwili nagle uderzenie fal. Przechyliwszy okręt w tył, zgruchotało poręcze i dźwiczki kajut i woda poczęła się do nich wlewać strumieniem. Pasażerowie w śmiertelnym strachu zebrali się w wielkiej sali. Wtem kapitan ukazał się w progu. Kapitanie, panie kapitanie, krzyknęli wszyscy razem. Co się dzieje? Co się z nami stanie? Czy jest nadzieja? Czy jest ratunek? Kapitan przeczekał, aż się krzyki uciszyły, a potem zimnym głosem rzekł Trzeba się poddać losowi. Jakaś kobieta krzyknęła litości. Był to jedyny okrzyk. Nikt inny nie mógł dobyć głosu. Zgroza ścisnęła wszystkie gardła. Przechodzili minuty, w wielkiej sali panowała śmiertelna cisza. Ludzie patrzyli na siebie z przerażeniem, a może tymczasem szalali. Okręt zaczął się pogrążać. W jakiejś chwili kapitan próbował spuścić łódź ratunkową. Wstąpiło w nią pięciu marynarzy. Barka została odcięta. Natychmiast jednak przychyliła ją gwałtowna fala i dwóch marynarzy poszło na dno. Jednym z nich był stary włoch opiekun dzieci. Pozostałym udało się z wielkim trudem zarzucić sznury na okręt i dostać się na niego z powrotem. Po tej śmiertelnej próbie zaloga straciła nadzieję. W dwie godziny potem okręt zalany był wodą do wysokości obsady głównego masztu. Tymczasem pod pokładem odgrywali się rozdzierające sceny. Matki rozpaczliwie tuliły swe dzieci do lona, przyjaciele padali sobie w objęcia i żegnali się, niektórzy schodzili do kajut, by tam umrzeć, nie patrząc na rozpętane i huczące morze. Jeden z podróżnych roztrzaskał sobie czaszkę z pistoletu i skonał na schodach sypialni. Ludzie czepiali się konwulsyjnie jedni drugich, kobiety mdlali i wpadali w nieopisany szal. Wielu klęczało do kola księdza, wznosząc ku niemu ręce złożone do modlitwy. Krzyk, jęki, placz dzieci, lkania, ostre, dzikie głosy tworzyły jakiś chór piekielny, jakąś symfonię rozpaczy. Uwdzie zaś stali ludzie nieruchomi, jak posągi, z rozszerzonymi źrenicami, które nie wiedziały nic, z twarzami szaleńców i trupów. Dwoje dzieci, Maniu i Julietta, Trzymając się co sili jednego z okrętowych masztów, patrzyli w morze wzrokiem osłupiałym, jakby nieprzytomne. Morze zaczęło się wreszcie uspokajać, ale okręt zanurzał się z wolna coraz głębiej. Kilka minut zaledwie i musiał zniknąć pod wodą. Spuszczaj szalupę! krzyknął kapitan. Spuszczono ostatnią szalupę, jaka pozostała. Zeszło do niej czternastu marynarzy i trzech podróżnych. Kapitan patrzył z pokładu. Kapitanie, schodź z nami! krzyczano na niego szalupy. Zginę na stanowisko, tu moja powinność! odkrzyknął kapitan. Spotkamy jakiś statek, ocalimy cię! Schodź! Ratuj się! wolali marynarze. Zostanę tutaj. Jest jeszcze miejsce! krzyknęli wtedy marynarze, zwracając się do pasażerów. Niech zejdzie kobieta! Zbliżyła się kobieta, podtrzymywana przez kapitana ale zobaczywszy odległość, w jakiej znajdowała się szalupa, nie mogła odważyć się na skok i padła na pokład zemdlona. Inne kobiety były bezprzytomne i na wpól żywe. – Dawać dziecko! – krzyczeli teraz marynarze. Na ten okrzyk maly Sycylijczyk i jego towarzyszka, jakby skamieniali dotąd od narludzkiej zgrozy, wstrząśnięci gwałtownym instynktem życia, puścili drzewo masztu w tym samym momencie i rzuciwszy się na brzeg pokładu wrzasnęli jednym głosem – ja, ja! Odtrącają się wzajem od zejścia, jak dzikie zwierzęta. Mniejsze! krzyczano z szalupy. Barka jest przeladowana! mniejsze! A na ten okrzyk dziewczynka opuściła ręce, jak trafiona gromem, i stanęła nieruchoma, patrząc na mania martwymi oczyma. Manio spojrzał na nią i zobaczył krwawą plamę na żółtej sukience. Przypomniał sobie, i jakiś błysk niebiański przeleciał mu po twarzy. Mniejsze, prędzej, wolali marynarze z najwyższą niecierpliwością. Odbijamy. A wtedy krzyknął Manio jakimś dziwnym głosem. Ona lżejsza, schodź, Julieto, masz ojca i matkę. Ja sam oddaję ci miejsce, schodź. Rzucić ją w wodę, zlapiemy. Maniu chwycił ją w pół i rzucił w morze. Dziewczynka zanurzyła się z głową, lecz w tejże chwili jeden z marynarzy chwycił ją i wciągnął na barkę. Chłopiec stał wyprostowany na brzegu pokładu, z czołem podniesionym z włosami rozwianymi przez wiatr stał nieruchomy spokojny wzniosły plusnęły wiosła barka miała zaledwie czas oddalić się od niebezpiecznego leja jaki tworzył okręt idący pod wodę który łatwo mógł ją wciągnąć w przepaść Wtedy dziewczynka, dotąd jakby bezprzytomna, podniosła oczy ku chłopcu i wybuchnęła placzem. Żegnaj, manio! krzyknęła, wyciągając ręce z lkaniem. Żegnaj, żegnaj! bądź zdrowa! odkrzyknął chłopiec, podnosząc rękę. Barka zaczęła się oddalać z pośpiechem skrość zbożonego morza pod zamroczonym niebem. Na okręcie wszystko ucichło. Woda zatapiała już ostatni skrawek pokładu. Nagle chłopczyna upadł na kolana ze złożonymi rękami i wzniósł w niebo oczy. Ocelona dziewczynka ukryła twarz w dłoniach. Kiedy ją podniosła i powiodła wzrokiem po morzu do kola, nie było już na nim okrętu. Lipiec ostatnia kartka mojej matki Sobota pierwszego. A więc skończył się rok szkolny i jest to pięknie, że, jakby wspomnienie ostatniego dnia w tym roku, zostaje ci obraz wzniosłego chłopczyny, który ustąpił życia małej przyjaciółce. Masz się rozłączyć z nauczycielami, z twymi kolegami, a ja muszę ci powiedzieć rzecz smutną, że nie na trzy miesiące, ale już na zawsze rozłączasz się z nimi. Tak bowiem wypadło ze spraw związanych z zawodem Twojego ojca, że opuszcza Turyn, a z nim i my wszyscy. Jesienią wyprowadzimy się stąd, a Ty wstąpisz do innej szkoły. Przykro Ci, prawda? Bo jestem pewna, że kochasz Twoją starą szkołę, gdzie dwa razy dziennie przez cztery lata doświadczałeś radości pożytecznej pracy, gdzie przez czas tak długi widywałeś tych samych chłopców. Tych samych nauczycieli, tych samych rodziców, Twojego ojca i matkę, którzy czekali na Ciebie z uśmiechem. Tę dobrą, starą szkołę, gdzie umysł Twój otworzył się do światła, gdzie znalazłeś dobrych kolegów, gdzie każde słowo, któreś słyszał, miało za cel Twoje dobro i gdzie nie doznaliś żadnej przykrości, prócz takiej, która Ci była pożyteczna zachowaj, że w sercu to przywiązanie Henryku i pożegnaj serdecznie twoich towarzyszy. Niektórzy z nich doznają może nieszczęścia, stracą może wcześniej ojca, matkę. Inni może sami młodo zejdą ze świata. Będą i tacy, którzy w obronie ojczyzny przeleją mężnie krew. A wielu zostanie dzielnymi robotnikami, ojcami rodzin pracowitych i zacnych jak sami. A kto wie, Znajdzie się pomiędzy nimi taki może, który odda wielkie usługi swemu krajowi i w wsławi swe imię. Pożegnaj ich więc z miłością. Zostaw nieco duszy swojej w tej wielkiej rodzinie, do której wszedłeś dzieckiem, a z której wychodzisz młodzieńczykiem, którą twój ojciec i twoja matka tak kochali, boś ty był w niej kochany. Szkola to matka, Henryku. Zabrała mi cię z objęcia, kiedyś był mały, i mówił zaledwie, a teraz oddaje mi cię dużym, silnym, dobrym i chętnym do nauk. Niechże więc będzie błogosławiona, a ty, mój synu, nigdy o niej nie zapomnisz. Nie. To niepodobna, żeby się zapomniał. To rośniesz, pójdziesz w świat, zobaczysz wielkie miasta, zadziwiające pomniki i gmachy. I wiele rzeczy wyjdzie tymczasem z Twojej pamięci, ale ten skromny, biały budynek z zapuszczonymi firankami, ten mały ogród, w którym zerwaleś pierwszy kwiat wiedzy Twojej, ten zostanie ci w oczach do ostatniego Twój życia i tak go widzieć będziesz, gdziekolwiek cię los poniesie, jak ja widzę ten dom, w którym usłyszałam głos Twój po raz pierwszy. Egzaminy czwartego wtorek. Otóż i nareszcie egzaminy. Na wszystkich ulicach dookoła szkoły nikt o niczym innym nie mówi. Rodzice, dzieci, aż do kucharek. Egzaminy, stopnie, tematy, przeciętne, obcięty, promowany. Wszyscy to mają na ustach. Wczoraj rano były wypracowania piśmienne. Dziś rano arytmetyka. Wzruszające było patrzeć na tych wszystkich rodziców, którzy prowadząc dzieci do szkoły. Dawali im przez drogę ostatnie rady. Matki aż do lawek towarzyszyli synom, żeby zobaczyć, czy atrament jest w kalamarzu, czy pióro jest dobre, I jeszcze z progu odwracali się, mówiąc, a uważaj, bój się Boga, uważaj, a nie bój się nic, pamiętaj. W naszej klasie nauczycielem, asystentem był kołatki, ten z czarnym brodziskiem, co to jak lew ryczy, a dobry jest jak baranek. Niektórzy chłopcy wyglądali ze strachu tak biało na twarzy jak kreda. Kiedy nauczyciel rozpieczętował przeniesioną z ratusza kopertę i wyjął z niej zadanie, w całej klasie tchu nie było słychać. Podyktował zadanie grubym głosem, patrząc to na tego, to na owego, srogimi oczyma, ale widać było, że sprawiłoby mu najwyższą przyjemność, gdyby mógł nam podyktować i rozwiązanie, aby wszyscy mogli dostać promocję. Po godzinie pracy wiele już bardzo się pomęczyło, bo zadanie było istotnie trudne. Jeden plakał. Krossi walił się pięścią w głowę. A przecież nie było to winą tych biednych chłopców, że niewiele umieli, bo mieli mało czasu do nauki, gdyż rodzice odrywali ich od niej. Ale opatrzność czuwala, Trzeba było wiedzieć, co wyprawiał de Rossi, żeby im tylko pomóc. Jakie miał pomysły, żeby puścić między ławki wynik, lub podpowiedzieć, jakiego użyć działania, a nie wpaść. Tak to rozkrywy o wszystkich, jakby to on był naszym nauczycielem. No i Garone, który jest mocny w arytmetyce, pomagał komu się dalo, aż do Nobisa, który zaplątawszy się w rachunkach, zmiękł zupełnie i bardzo był uprzejmy. Stardi więcej niż przez godzinę siedział nieruchomy, z wzrokiem wlepionym w zadanie, z głową podpartą pięściami, po czym wziął pióro i w pięć minut skończył. Nauczyciel chodził między ławkami i powtarzał: Spokojnie, spokojnie myśleć, chłopcy, zalecam Wam spokój myśli. A kiedy spostrzegł, że niektóry sam nie wie, co robi ze strachu, otwierał szeroko usta, żeby go rozśmieszyć, i udawał lwa, że go chce polknąć. Około jedenastej, patrząc przez zapuszczone firanki, widziałem, jak niektórzy rodzice chodzili niecierpliwie tam i na powrót po ulicy. Był tam ojciec Prekosiego w swojej niebieskiej kamizelce, który dopiero co wybiegł widać z kuźni, miał twarz zupełnie czarną. Była matka Krosiego, zieleniarka, matka Nellego, czarno ubrana, która ani chwili nie mogła spocząć. Przed samym południem przyszedł mój ojciec i podniósł oczy ku mojemu oknu. – Drogi, kochany mój ojciec, o dwunastej wszyscy skończyli robotę. A co to się działo przy wyjściu? Ledwo który przez próg przeszedł, zaraz wszyscy do niego nóż pytać, w kajety zaglądać, porównywać z kajetami kolegów. Ile działań? Jaka suma? A odejmowanie? A odpowiedź? A gdzie przecinek ułamka dziesiętnego? Nauczyciele nie wiedzieli, dokąd mają iść. takich ich wolano ze wszystkich stron. Mój ojciec wziął ode mnie bruliąc, spojrzał i rzekł. Dobrze. Obok nas stał kowal prekosji który także oglądał robotę syna, ale trochę niespokojny, bo nie mógł się jakoś polapać. Więc zwrócił się do mego ojca. Czy nie byłby pan laskaw powiedzieć mi sumy? Ojciec przeczytał cyfry. Spojrzał kowal w kajet i porównał. Brawo! Ależ brawo! zawołał uszczęśliwiony. I patrzyli na siebie przez chwilę z uśmiechem, jak dwaj przyjaciele. On i mój ojciec. Ojciec podał mu rękę, kowal ją ścisnął. Rozstali się mówiąc. Do zobaczenia na ustnym, na ustnym. Uszedłszy kilka kroków, posłyszeliśmy jakiś nadzwyczajny falset. Także się sama głowa odwracała. Spojrzałem, to kowal śpiewał, wyciągając głos w nieprawdopodobne trele. Piątek, siódmego. Ostatni egzamin. Dziś rano odbyły się egzaminy ustne. O ósmej byliśmy już wszyscy w klasie, a o kwadrans na dziewiątą zaczęli nas wywoływać po czterech do sali, gdzie stał duży stół, nakryty zielonym suknem, a przy nim siedział dyrektor i czterech nauczycieli, pomiędzy którymi był także i nasz. Mnie wywołali prawie na samym początku. Biedny nauczyciel. Dopiero dziś z rana przekonałem się, jak go kocham. Kiedy tamci pytali... Patrzył w nas, jakby nam duszę własną chciał oddać. Zachmurzał się, kiedy który palnął, bąka. Rozjaśniał, kiedy szło dobrze. Słuchał każdego słówka, a głową i rękami dawał nam znaki, jakby mówił dobrze, źle. Uważaj, wolniej, nie bój się. Pewno by i podpowiadał, żeby mu tylko było wolno mówić. Gdyby na jego miejscu znajdowali się jeden po drugim, Ojcowie wszystkich uczniów nie mogliby zrobić nic więcej. I jeszcze by nawet przy dyrektorze dziesięć razy krzyczeli głośno – dziękuję. Więc kiedy mi przy tym zielonym stole powiedzieli – dobrze, możesz odejść, to jemu aż oczy zaświecili się z radości. Wróciłem zaraz do klasy i czekałem na ojca. Wszyscy prawie byli jeszcze w lawkach. Siadłem przy garronie, ale mi wcale nie było wesoło, bynajmniej – bo mi zaraz przyszło na myśl, że już ostatni raz siedzimy tak obok siebie. Garony nie wie jeszcze o niczym. Jeszcze mu nie mówiłem, że już czwartej klasy nie będziemy przechodzili razem i że opuszczam Turyn razem z ojcem. Siedział zgarbiony, złożony prawie we dwoje i pochyliwszy swoją dużą głowę nad lawką, rysował jakieś ornamenty do kola fotografii swojego ojca w mundurze maszynisty. Tęgi z tego ojca mężczyzna, wysoki, barczysty, szyja jak u wolu, a twarz poważna i uczciwa. Zupełnie jak u syna. Więc kiedy tak siedział schylony z rozwartą trochę koszulą, zobaczyłem na gołych jego piersiach ów krzyżyk złoty, który mu podarowała matka Nellego. Za to, że taki dobry dla jej syna. Zdecydowałem się powiedzieć mu wszystko. Garone, rzekłem, mój ojciec wyjeżdża z Turynu tej jesieni już na dobre. No a ty, ja też, to nie będziesz z nami razem w klasie czwartej? Nie. Rysował przez chwilę w milczeniu, po czym nie podnosząc z głowy zapytał. A będziesz pamiętał o kolegach z trzeciej? Będę. O wszystkich. Ale o tobie więcej niż o wszystkich. Kto by cię mógł zapomnieć? A on podniósł głowę i utkwił we mnie spojrzenie, które mówiło różne, różne rzeczy. Sam jednak nie rzekł nic, tylko mi podał lewą rękę, udając, że prawą rysuje dalej, a ja tę rękę silną i zacną uścisnąłem serdecznie w obu dłoniach. W tej jednak chwili wszedł pośpiesznie nauczyciel z twarzą zaczerwienioną i rzekł prędko cichym, wesołym głosem Dobrze idzie, aż dotąd wszystko dobrze. Niech tylko ci, co zostali, równie dobrze się sprawią. Dzielne chłopaki, nic się nie bójcie, nic. Bardzo z was kontent. I żeby nas rozweselić, a jednocześnie pokazać nam swoją wesołość, udal wychodząc, że się potknął i oparł się o mur, żeby się niby nie przewrócić. On, któregośmy nigdy nie widzieli, żeby się kiedy roześmiał, więc nam się to zdało tak osobliwym, żeśmy wszyscy osłupieli zrazu, a potem uśmiechnęli się, ale śmiechu szczerego nie było. Powiem nawet, że sam nie wiem czemu, ale mnie zasmucił i rozrzewnił zarazem ten jego dziecinny figiel. Ta chwila wesołego żartu była całą nagrodą za dziewięć miesięcy cierpliwości. Dobroci i różnych kłopotów z nami. Dla takiej chwili pracował tyle czasu. Przychodził do klasy i odbywał lekcje, niezdrów. Biedny nauczyciel. Więc tylko tego, tego śmiechu wesolego chciał od nas za tyle przywiązania, za tyle starań. Zdawało mi się, że go już tak na zawsze w tym ruchu zachowam w pamięci. Że go tak zawsze widzieć będę, gdy o nim pomyślę. Ale jak już będę mężczyzną, a on żyć jeszcze będzie i spotkamy się, przypomnę mu ten żart, który wzruszył mi serce i ucaluję jego siwą głowę. Pożegnanie poniedziałek 10:00. Punkt o 12:00 zebraliśmy się już po raz ostatni w szkole, gdzie miano ogłosić rezultat egzaminów i rozdać nam promocję. Przed szkolą pełno było rodziców. Pełno ich było także w wielkiej parterowej sali, a nawet w klasach, gdzie cisnęli się do nauczycielskiego stolika. W naszej klasie zajęli całą wolną przestrzeń pomiędzy pierwszymi lawkami a ścianą. Był ojciec Garrona, matka de Rossiego, był kowal Precossi, był Coretti, była pani Nelli, była zieleniarka. Był ojciec Mularczyka, ojciec Tardiego, byli też i tacy, których nigdy nie widziałem dotąd. A taki był halas, taki gwar, jak na jarmarku. Dopiero kiedy wszedł nauczyciel, zrobiło się cicho. Nauczyciel miał w ręku listę i zaraz zaczął czytać. Abatucci, promocja, sześćdziesiąt sześćdziesiątych. Arcini, promocja, pięćdziesiąt pięć sześćdziesiątych. I mularczyk promocja, i crossi promocja, potem czytał głośniej. Ernest de Rossi, promocja, 70 siedemdziesiątych i pierwsza nagroda. A że go tam wszyscy znali, więc zrobił się szmer, bo każdy chciał mu coś milego powiedzieć. Więc mówili: brawo, brawo de Rossi! A on potrząsnął tylko w tył te swoje jasne kędziory ze swobodnym, ślicznym uśmiechem i spojrzał na matkę, która mu przesłała od ust pocalunek. Nauczyciel czytał dalej. Garrone, Garrowsi, kalabryjczyk, wszyscy promowani. Potem trzech czy czterech obciętych. Więc jeden zaraz w bek, bo ojciec jego stał w progu i pogroził mu ręką. Spostrzegł to nauczyciel i rzekł. Nie, panie, przepraszam pana, to nie zawsze jest winą ucznia. To często nieprzyjemny zbieg okoliczności. To właśnie zachodzi w wypadku obecnym. Mogę o tym pana zapewnić sumiennie. Potem czytał. Nelli, promocja, siedemdziesiątych. Matka Nelliego zrobiła śliczny gest czarnym wachlarzykiem ku synowi i uśmiechnęła się do niego. Stardi, promocja, 67,70. Myśleliśmy, że się szalenie ucieszy. Tak bliski de Rossiego, tak wysoko stanął. A ten się nie uśmiechnął nawet i nawet pięści odczola nie odjął, tylko tak siedział podparty jak zwykle. Ostatni był Wattini, który przyszedł wystrojony, wyświeżony. Wziął promocję. Nauczyciel podniósł się teraz i rzekł: Chłopcy, oto ostatni raz zebraliśmy się tu razem. Przebyliśmy z sobą cały rok szkolny, a teraz rozstajemy się jako przyjaciele, nieprawdaż? Żal mi bardzo rozstawać się z wami, drogie dzieci. Tu milczał przez chwilę, a potem tak mówił. Jeśli mi kiedy brakło cierpliwości, jeżeli mi kiedy, mimo woli mojej, był niesprawiedliwy, albo zbyt surowy przebaczcie mi. W klasie podniósł się chór głosów Nie, nie, mówili rodzice i uczniowie nie, panie nauczycielu, nigdy przebaczcie mi powtórzył nauczyciel i bądźcie mi życzliwi. Na przyszły rok nie będziecie już ze mną, ale Was znowu zobaczę, a w sercu zachowam na zawsze. Do widzenia, chłopcy. Powiedziawszy to, wszedł między nas, a wszyscy zaczęli go ściskać za ręce, wchodząc na lawki, ciągnęli go za rękawy, za poly surduta ściskali, co śmielsi całowali, a pięćdziesiąt głosów krzyczało razem Do widzenia, panie nauczycielu. Dziękujemy panu nauczycielowi, żegnamy pana. Niechaj pan nauczyciel będzie zdrów. Niech pan nie zapomni o nas. Kiedy wychodził, zdawał się być bardzo wzruszony. I my zaczęliśmy wychodzić, pchając się we drzwi jeden przez drugiego. Inne klasy wychodzili także. Zrobiło się zamieszanie, gwar, hałas, bo i rodzice i dzieci żegnali się z nauczycielami, z nauczycielkami i sami ze sobą. Mala nauczycielka z czerwonym piórem miała coś czworo czy pięcioro wstępniaków swoich na karku, a ze dwudziestu może ciągnęło ją za suknię, tak że tchnąć nie mogła. Zakonnicy zaś prawie że. Porozrywali na wpół kapelusz i do czarnej sukni zastanik po kieszeniach w rękawy, gdzie tylko mogły, bukieciki kwiatów. Wielu też winszowało Robetiemu, który właśnie w tym dniu pierwszy raz przyszedł bez szczudeł. Ze wszystkich stron okrzyki, wolania do przyszłego roku szkolnego, do 20 października, do widzenia na wszystkich świętych. My żegnaliśmy się także. Ach, jak się to zapomina w takiej chwili o wszystkich niesnaskach. Vatini, który tak zawsze do Rosjemu zazdrościł, pierwszy teraz wyciągnął ręce i rzucił mu się na szyję. Ja zajżegnałem się z mularczykiem. Właśnie go w tej chwili całował, kiedy zrobił mi na pamiątkę ostatni zajęczy pyszczek. Kochany chłopiec, pożegnałem się z prekosim. Pożegnałem się z Garofim, który powiedział mi, że mój bilet na ostatni jego loterii był wygrany i wręczył mi mały majolikowy przycisk, trochę obtłuczony w jednym rogu. Pożegnałem się ze wszystkimi. Ale jak Nelly zaczął się z garronem ściskać, to nie można go było oderwać. Wszyscy zresztą pchali się do garrona, nic nie było słychać przez chwilę, tylko bądź zdrów garrone, do widzenia garrone. Dziękuję ci, garronę, żegnaj, Garonę, bądź zdrów, bądź zdrów, bądź zdrów. I dalej ściskać, całować, ciągnąć każdy w swoją stronę tego drogiego, kochanego, świętego chłopca. Aż ojciec jego był tym zdumiony i stał i patrzył z uśmiechem, a usta mu drżały. Garonę był ostatnim, którego mu ściskał na ulicy, przytuliwszy mu głowę do piersi, żeby stłumić lukanie. On pocalował mnie w czoło. Zaraz potem pobiegłem do rodziców, którzy czekali na mnie. Ojciec zapytał: Pożegnałeś się ze wszystkimi kolegami? Pożegnałem. Bo jeśli zrobiłeś któremu jaką przykrość, jeśliś któremu zawinił, idź, przeproś, niech ci tego nie pamięta. No jakże? Jest kto taki? Nie. Nie ma. No. To żegnaj mi, rzekł ojciec głosem wzruszonym, obejmując ostatnim spojrzeniem mury naszej szkoły. A matka też spojrzała ku szkole i powtórzyła, żegnaj. Ja tylko słowa nie mogłem przemówić.